Ale proszę Państwa, wyścig numer 4 tegoż mini sezonu i jesteśmy na torze 3 plus 1. Tak, Termas de Rio Hondo, Argentynia. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MPD. Dokładnie. I cała reszta ekipy widoczna tutaj na ekranie. No i co ja mogę powiedzieć? Jedziemy. Tak jest. Mi się nadal nie chce zmienić na nick. Legend nick. Ale niech będzie. Tak, zobaczymy, może tym razem obejdzie się bez jakichś przykrych incydentów. Agresywna strategia dla wszystkich zawodników. Dokładnie. Ale Malina jedyny na softach. Jedziemy. O, spóźniłem start. A bo ty szykuc tu jesteś, dobra. Ja cię nie widziałem nawet. Sorry. Oho. O, a. Sorry, Hubertus, jak coś? Jak ci coś zrobiłem? No na prostej to jest... Kiki tu engine, Honda. A tak. W moich żyłach płynie silnik Hondy. A nie Azjatek przypadkiem, albo Red Bull? Azjatek. Nie wiem, tak sobie powiedziałem, kurde. Dobra. Ja mówię, że... To nie musi być nawiązanie do Auro Slavo. Dobra. To jadę Auro, to nie wiesz. To, jak będę jechał McLaren, to mam powiedzieć, że w moich żyłach płynie krew Mercedesa? Jo. Tak nakazuje marketing. A gówno, prawda, z tym marketingiem w dupę, z tym marketingiem. Jakbyś jechał paporem, to ja ci bym wskazał. Lubicze w twoich żyłach płynie czysty monster. Jo. Albo kremówka. Ja nie mówię, że nie lubię monster. Proszę Państwa, piękna walka między mną a Maliną. Prawda. A ja jeździłem, bo lubiłem. Znaczy, nadal lubię. Więc mam awaryjną psadę, awaryjne miejsce, jak coś. O, ciekawe, czy pieczek będę mógł zatrudnić. Myślę, że tak. Pozdrawiamy pieczyka. Tak, za chwilę opowiemy o nim ciekawą historię, która się wydarzyła mniej więcej godzinę temu. Rozumiem, że silniki Cosworlda były w latach 2000 szybkie, ale nie wiedziałem, że aż tak, kurde. Ale jak? Kurde, że 340 na prostej wyciągały. A. Oj! Łe! Sorry! Super, bo się o tym pomyślałem, dzięki. Jedź, Malina. O! No. Dobra, teraz dopiero atakujemy. Po tarce. O! Dostałem ostrzeżenie za ścinanie. Jak ty ostatniego obciążenia miałeś doliczonego, ty? Nie ścinaj. Malina widział, jak ja ścinałem. To jest walka o honorowy punkcik. Legendnik. Ale ścinę miałem na wyjeździe. Jo, jeszcze się okaże, Argentyna ścinką będzie stała. Na nie. Tak to spokojnie ci chodź za mną, niech kogoś sprzedaje. Lewa jestem. O, mam w ogóle rekord pierwszego skora. Co tam walczą z przodu tu? Dopóki sytuacja się uspokoiła na torze, to może powiem, co się stało dzisiaj z pieczykiem. Otóż, Malina chciał... A co to jest pieczuk? Pieczyk. Użytkownik pieczyk. No, no to ten oto użytkownik... jechał razem z nami, bo Malina chciał odwiedzić cygana, bo chciał kupić auto po taniości, czyli chciał przyjanuszować, krótko mówiąc. A ponieważ cygan prawdopodobnie udał się na spanko, to nie doszło do niczego. I jako, że dojechali inni goście, to rozwalili mu auto. I to spowodowało, że musiał jechać do mechanika. No i wszystko fajnie poszło. Tylko, że nie dość, że przy wyjeździe od mechanika pieczyk zahaczył o bramę i rozwalił sobie zderzak przedni, jak również złapała go policja, bo wyjeżdżając z mechanika, jechał przez może parę metrów pod prąd na autostracie. No i policja go złapała, no i w ten oto sposób pieczek stracił dzisiaj już jakieś
1500 euro. W jeden dzień. No i koniec. Tak, bo jeszcze... Dokładnie. Po, jeszcze parę godzin wcześniej, gdy był pod sam koniec trasy na Street View, mając 7,6 GB, niestety stracił prąd, co spowodowało, że wszystkie dane przepadły. O kurde, tam będzie szeroko. Wychodzi malina do cygana, a cygan czy malina. Koniec. No i tak właśnie dzisiejszy dzień wyglądał. Cały ten. O. Oczywiście chciałbym również wszystkim oglądającym życzyć zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Żeby jajka nie były zgnite, co nie szykuć? Jo. A. Dobra, wracamy do wyścigu, bo się trochę zagrałem. A Hubertus nie zwalnia tempa. Wyścig, klik. Loj. No, ale szykuć już jak najbardziej. Ale cię szykuć zlagował. Teleportuje. Szykuć. Papa szybko. Cześć. Fajnie, szybko. Wow, Hubertus tutaj lata. Malina. No i Hubertus drugi raz kasuje Jaguara. Sorry, Hubertus kasuje drugi raz Jaguara. Pomyłka. Jestem. Jaguarem wściekłym psem. Czekajcie stąd, bo was zjem. No, to tutaj mój błąd. Przepraszam. Kurczę, ciebie też się tak podbija. Ja. O, wbiło mi dwa biegi, a więc lekka strata. Problemy ze skrzynią biegów tego zawodnika. Nieraz wbiło z siódemki do jedynki, więc... No. A silnik cały? A jeszcze jak. O, no to respektujmy. Silnik Hubertusa. Cześć! Gramy w grę cześć? Wiemy tak po klasyfikacji aktualnej. Jaką macie, ile macie przez najgorszej opony? 39. 41. 32. Tak. Ej. Na superkach startowałem. Ja też na superkach. No, oprócz maliny wszyscy startowali. A malina już zjechał? No. O 10% za dużo, moim zdaniem. No bo opony były złe, no co ja mam powiedzieć. Problemowałem sobie na 12 kłyk, te superki. No nie no, to była przesada. No nie przesadzajmy. To chyba softy, Piotr. Ja zjadę chyba na 8 okrążeniu. Ja chyba na 8 okrążeniu zjadę. A ile masz procent? 26. Ale Piotr. 35. To i tak. No to ja mam 36, a jestem dalej. 39. Ale jeszcze walczę. No ja też walczyłem. Teraz czyste powietrze już od długich przejęki. No dobrze. Ale wiesz, Piotr, opony to nie oddychają. A prędkość na jednym okrążeniu to nie wszystko. To nie wszystko. Zgodzę się. Ja również. No, u mnie w ogóle bietek przeskoczył. Ale nie zgadzają się na pewno ex zawodnicy Benettona. Oho. Co? Dostałem stop and go. Tu są normalnie kary z Codemasters, które wjechałem na tarkę i dostałem karę. Jak kurwa? Normalnie. Musisz to na ten. Zobaczę to u ciebie na tym. Dobra. Jak wrzucisz film. I na chwilę w ogóle niebieska flaga wyskoczyła. To nieźle. Z Brazylii, bo ja chcę zobaczyć, jak się rozwijamy. Prawdopodobnie w dzień, który my to nagrywamy, to prawdopodobnie następnego dnia będzie już pierwszy filmik z Bahrajnu, a kiedy będzie Brazylia i Argentyna, jeszcze nie wiem, bo zależy to od mojego internetu. Bo akurat chciałbym ten, walków naszych obejrzeć. A to na wysokich światłach będzie, to trochę później. No i proszę państwa, chyba moje marzenia o punkcie legły w gruzach. Chociaż nie, bo Malina jest daleko, to może mi się jeszcze uda. Malina, ty! Może i dobrze, że to stop and go wpadło w tym momencie, bo gdybym był na następnym okrążeniu, to byłby problem.
No, także teraz wracamy do walki. I za następnym kółku znowu trzeba zjechać, bo opony... Tego miasta, dokładnie. Przydałoby się zwolnić, bo jest w nocy spadło na 8, jednak. Że kurde, niefajna sprawa. Ja mam 1%. A ja przegapiłem nieco box, ale żyję. Zara mi pęknie. A mi pękła już właśnie. A, i utknąłem w drzwi, że... Zapomniałem, że... No, akurat miałem tego pecha, że kurde, też... No nie wiem, chłopaki, ja miałem... No to wziąć luz i jedynkę. Chyba już wyjechał. Już wyjechałem. Ja chyba założę softy, bo to kurde... No mnie nie. No ja jak zjechałem, to miałem 14%. Szyku! No naprawdę, szyku, nie mogłeś kurwa normalnie... Nie. Nie, jeszcze damage naprawdę. Dobra, chuj. Specjalnie to szyku zrobię. Wiedziałem, żeby naprawili damage, a nie naprawili damage. A to w ogóle hit jest. No i co ja mogę? A co, miałeś skrzydłowane, czy co? Nie, po prostu miałem lekki damage. A, no to lepiej, że ci nie naprawili, bo tego to się nie opłaca nawet. To tutaj podziękuj mechanikom. No, u mnie też było wyliczone, bo akurat wiedziałem, że mi pęknie opona przed samym wjazdem, tylko zapomniałem, że ten żwir jest taki palony. No i Malina, 6. miejsce. No na jak się zakręt kończy? Ten już wjazdowy. Aj. No ja mówiłem na mapie. Tam gdzie się kończy ten. Zakręt się kończy do boksu. No to Malina zaraz wraca na 5. miejsce. A mnie zaraz będzie... A nie, myślałem, że mi użytkownik Piotr będzie dublował, ale jednak nie. Piotr w boksie. Tak. Nie pozna. Ale kto? Jako, że jesteśmy w Argentynie, pozdrawiam tutaj użytkownika Enemigo. Enemigo, come to joint... joint to join marihuanę. Join cooperation. A mi ostatnio pisał, że zjarany był. To nie raz. Może tam jest legalna marihuana. W ogóle zauważyłem jedno. O, to ja jadę do niego. Zauważyłem jedno, ile super softy... Są jakieś przyjemne wprowadzenie, to te softy mają jakąś kurde wadę fabryczną. Skłonność do łapania uślizgów. Ty. Mówię, że jeszcze szykut będzie przed nami. Dobra, no to zadanie numer 1, obronić to 4. miejsce choć. Jeszcze ja. Zadanie numer 3. Ale Hubert nie jest jakimś cudownym zagrożeniem, jakby to powiedzieć. No, co bardziej z drive-thru. Może byś w końcu zjechał na te drive-thru? Mam 3 wrażenia. Ile? Ty masz. Ty. Aż wrażenia pojechałem po trawie i spina zaliczam. Zadania to w ogóle jakieś... Jak wyprowadzić tu skawę z równowagi? Poradnik numer 3. Znaczy sposób numer 3. Korzystaj póki ma tu skawa bez opony. A. Właśnie taki jest plan. To teraz... No, co ja mogę powiedzieć? No nie umiem jeździć w serwis. No i mi się piwo kończy. O. To skisłe. Nie, Piotr, Lecha. A? Lech jest, no przynajmniej Lech jest w robieniu browara dobry. To nie szykut? O. Kalowanie. Prowokacja. Żeby się przydało, żeby w piłce nożnej byli dobrze. A. Nie no, jak Lewandowskiego... Liga pozdrawiam. Jak Lewandowskiego wezmę znowu do tego, do składu, to coś wygrają. Ale co trzecia liga szykut? Nie słyszałem. Górnik Konin. Konin? Koni. O koni. O. Górniku o koni. No ale porównywać o koni, a porównywać Poznań. No to jak niebo a ziemia, oczywiście niebo to o koni. Górnik o koni. A. Pozdrawiam, pozdrawiam, Wosławek, czwarte lidze, dziękujemy. Kto zawodniku. Kto da więcej? A jak myślisz? Aha, to chyba...
No Piotr, jak myślisz, ile zespół Okolin może mieć zawodników? Trzy. To jest chyba korona kropoczy. Astra. Ja bym powiedział Hubertus, że sponsorem tytularnym to mogłoby być Dino, nie? Powinien być, ale Biernacki to nie chce pieniędzy wydawać. A Dino? Aha! A, dobra. Czaję. Najlepiej kurwa 1000 sklep najebać i z minusą marżę. Jebać pracowników tych, po magazynach. U mnie kurwa potworzyli kurwa 3 dino wokół w okolicy. Hej. Matosz. No, Kubertus ma 7 w jednym mieście. Dobra, ja z tego co wiem mam 2. Ej, czyli nie że ma... tam jest monopa supermarkety, tak? No nie. E? A. Nie, bo są były te większe sklepy typu Dino, Kaufland, Biedronka, nie? Potem są same Dina, potem są już te. Osiedlowe. Nie wiem, u mnie na przykład jest około chyba 11 czy 12 Biedronek, więc... Tam w Włocławku? No. O kurwa. Fajnie się tam bawicie. Z tego u mnie na osiedlu są 2. Na warszawskim osiedlu, to nie malina? Ja. O. 3 to ja mam Żabki chyba w ogóle na osiedlu. Na włocławskim osiedlu. To może restaurację francuską trzeba otworzyć, jak tam tyle żabek jest. Du. Nie pytałem się. Czy spojrzałem na mini mapkę i zacząłem biegu mieć. O. Ale zbijającego? Czy do drugiego? Do góry. Dobra. No i znowu papieżował, ja pierdolę. Nie było, ominięto. Już dawno. Baletnica, na wysiłku. Wy tam odwaliliście, że wszyscy już za mną zjechaliście do alei serwisowej? Nie wiem. No nie! O! No ja miałem karę. Bardzo nie, też. Nie, no ja specjalnie tak jechałem. No ale to dlatego miałeś już 2 boksy? To się zastanawiałem, co zrobić. No najpierw na karę, później na boks. A mógł zabić, prawda? A to tylko jeszcze jeden boks będzie. Jo. O ile nie dostanę drugi raz kary. Ej, Szyku, spróbujesz supersofty, nie? A po co ci ta wiedza? No bo patrzę, że się różnica nieco powiększa tylko, tak leciutko. Leciutko. To jest tyle samo. No to nawet, nie no, więcej. No to na superki. Jo. Ja mam podobną stratę do Pietrka, chociaż chyba jedziemy na dwóch różnych mieszankach. A ile masz procent, Szykuc? Zaraz ci powiem, czekaj. Pietek, na jaki to opon jakieś już teraz? Per softy. Nie, jeden na softa. Ja mam ciśnienia podbite mocno. Ten, zostaw w kuchni. To później pod koniec. Ja wiem, za potem. Ja mam 26 na najgorszej. Dobra, tam ostygnie. Ja mam 32. Mam 41 na softa. Dobra. O, ale ja oszczędzam po prostu opony, bo mi się nudzi. Nie ma co cisnąć. Ile do końca, kubek? Czekaj. To 12 minut, 10. No malina, brudne powietrze, za tobą zapałem. 10, nie, to co jadę teraz i jeszcze 10. Czyli 11. To czyste łapko, tak. W ogóle zwiększę ciśnienia, nie? I mam uczucie, że mam większe zużycie. Może źle to zrobiłeś. Może nie włożyłeś płyty. Palę tobie płytę główną. A próbować włączyć i wyłączyć? Ależ to było. Ej, Szyku, ale tobie się opona przebije, nie? Pod koniec. Ja na następnym zjeżdżam. A! Czyli nie pęknie guma, ale czy dokończy? No to na softach, Szyku, dokończy. O, na softy. O ja pierdolę. I spin. No i znowu drzwi, no naprawdę. Chociaż tak najechałem na drzwi, że i tak... No jesteś... No właśnie widzę na minimapce. Dobra, 10 kółek do końca. Prawda. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Nieprawda.
właśnie to jest tak, że jak za dobrze idzie, to oczywiście gra musi mi to popsuć trochę. Ale co gra, jak ty zjechałeś? To tak jak ja w PLS przecież. Jak zjechałem? No ty już wjechałeś, a nie gra. O? No nie wiesz, a może miałem laga w międzyczasie, też tego nie wiesz? Tak! Odzywa się Hubertus, który nie wie, gdzie ma kurde ten. Chyba ogranicznik włączy i dostaje drive. Problem nie nasz. No dobra, to się skasuj zaraz. By porozmawiamy. Prowokacja. Zapraszam. No to już za tych latów skarpie. Ooo. Tak, za którym miejscu toru jesteś w ogóle? A to możesz zawsze zatrzymać. Co? Kogo? Pan, spytaj. Że Jeffa mam spytać ty. Był przy internet przecież, XD. O. To jest test drive, tu dostał kurde? Demedża nie wyłączył. Bumelant 1. On uszkodzenia chciał naprawić. Śmiechu warte. Śmiechu warte. Dobra, jeszcze jedno okrążenie i zjeżdżam. To 8 minut. No to... A, czyli 25. Tak przejedziemy, wszystko wyliczone jak zwykle. A tutaj ścinanie. Oj, nie będzie przygotowany mój pit stop. Aj, cholera. Będą opóźnienia. A wie to tam. Nie przesz... A właśnie, że muszę. A kto się dogoni? Piekłe psy, 1% mam na tym, na oponie. O, tak się oszczędza opony. A nie, 7 sekund, to tak samo. Ja miałem 6. A, no to dobra, to nie, jednak... Ale to dobrze, że tylko sekunda różnicy. W piątym zostałem. O, zjechał truskawca. Pytaj, Malina wyprzedzi? To wykorzysta. Jest szansa na szympansa. Jadłem ananasa. Dobra. Ja tu z kamerą zastanawiam, w jakim ty miejscu chciałeś, że dostałeś kurde stop and go? No właśnie ironią jest to, że ja tylko po tarkach jeździłem. Ale za dużo notorycznie to robił. No i ukarało. Tak. Malina, tunel dawaj. Serwus, mama. Na kolację przyszłem. Kolację przyszłem. Jakbym swoich rodziców słyszał. Też coś są ode mnie, jak jadę. Malina, cześć. Dawaj, dawaj, gonimy, no go, gonimy go. Dawaj, Malina, ja ci pomogę. Łe. Kurde, kolana mi spędzone. Ręka tam możesz poszerzać, nie? Jak tego. Jak ja tego nie to dlatego ta przewaga tak rośnie. No kurwa. Jak Szykut się na głupi ryj wywala. Dobra, piąta pozycja. Dziękuję. Dzięki. O, jesteś, widzisz, Malina, już szósty jesteś. Ma punkt. Bo tam się takie zamieszanie zrobiło. To walczy o dwa. Dykta. O trzy. Teraz on... Patrz, dziewiątka jedzie po 3 punkty. No. Już wyżej nie pojadę. Ja tracę najwięcej na oponach. O, nie. Blue flag. Przedostatni zakręt. Bo tam... Tam to się blokują to notorycznie te opony. Brawo, Patryk. Malina, to jest twoja szansa, do hamowanie. No i koniec. A więc niewykorzystane okazje. Lubią się mścić. Zwłaszcza jak w F1. Zawsze mawiał w FIFA. Tak. A tutaj laga miałem, Patryk. Miałeś wszystko? Tak. A tutaj nie będzie, a? Widzisz, jak cię zaskoczyłem? Jeszcze jak. Ale jak? No tak. No tak. A tak. Aj za płasko, za płaskę zakręt. A bardzo się trzymałem tarki. O, kontomierzec prawy. Ja nie wiem, jak ja kurwa teraz przed ciśnienia nabijam, że ja mam kurwa 12 okrążeń na softek. Co to jest softek, bym wytrzymał. Przebił wszystkich. Błodek coś mi spali na Discordzie, chuj wam w dupę.
PLS się obudziło. Bo ja też mam. Nie, to mocno chyba. A czy na PLS by było wszystko? Nie wiem. Jest możliwe. Wątpię, żeby to wszystko na PLS. A no ty masz może jeszcze inne. Nie, bo to w chuj kurde teraz zaczęło, jak cały czas jakby coś pisał. Co, wibracje ci się włączyły mocno? Stawiamy dzisiaj. Nie, ale ja słyszę po prostu kali. Nie, chodzi o to, że ja po prostu płacisz mi za to, żebym to skurwił, jak? Na kompie. Ale jak? Ale jak? Pan TikTok. Proch z Kolumbii, synu, wciągam cię w nauk. Lecą szyby, to niespodziewany wybuch metanu. Więc? Jaraj się, jaraj. Co? Jaraj się, jaraj. O! Więc proszę państwa, ostatnie 5 minut. Co? Jaraj się, o! Daj. I potem jest zwrotka, że anarchia. Anarchia! A! Dok, nie pojedziesz na ping-pong. Zagrasz ping-pong, kurwa, odbi. Lubisz plotki? Ty mój chuj jest słodki. Trzeba by zapytać twojej dziewczyny, ale jest problem. A cholera. W końcu podjął w kooperacji. Tak. To poczekaj Piotr, ja na ciebie zapykam i cię rozjebię. Nie będzie wody. To jak Malina w Bahrajnie albo Hubertus. W Brazylii. To jest fenomen. Ej, szykuc, szykuc. No zjejdź, napić sobie i tak opony muszę oszukać. Ale nie, szykuc, bo tego. Byśmy zrobili tak, bo Piotr ma 37 sekund. A ty masz 24, to musisz przyspieszyć 3 sekundy. O. Nie dam rady. No to ja muszę zwolnić, ale Piotr też musi zwolnić. Nie dam rady. No dobra. Liczę na screena. Ale nie, bo potem będzie, że on na siłę jechał to. No w ogóle mam 17% serwus. Serwus? Ja mam 53. O cholera! Czyżby to był koniec marzeń? Nie. Tego zawodnika? Jadę dalej. Legend. Zostały 3 kółka. 3. 3,5. 3. Jak się z tym nerwuje, to uderza nas. Psycha siada? I nożyce. Wiem o co chodzi. Lesu, a nożyce się odezmą. Piotr, ty masz softy? Ja mam super softy pewnie. Jedyny użytkownik, który nie ma super softów, to Malina 007. Poczek. To nie ten film, Maciek. Produkcji. Oj. Ja zauważyłem, że notorycznie dużo opon teraz w pierwszym zakręcie. Zaczekaj mi ten dzień. Prawda. No i MPD w boksie. Ty, truskawa kurde jedziesz. Piąty. No jo, jak... A Malina na softach. Ej, Malina! To musisz dać się zdublować z Hubertusem, bo inaczej przegrasz z nim. Aj, za późno. Tu się chłopaki wciągnęli w walkę ze sobą. No, po raz drugi. Nieźle. O, bitka. Jestem jaguarem wściekłym psem. Uciekajcie wszyscy, bo was jem. Ale psem, no psem. Łe. Jednak 24 kółka będą, bo zjechałem. Sorry. A ja się teraz bawię w symulację pieczyka. Piotrkowi coś się stało. Piotrkowi się stało. Bierasz silnik jakimś cudem. O. No. Ale proszę państwa, fenomen. Lagi. A więc proszę państwa, dramat tego zawodnika. I Hubert, Malina i Hubert na warszawskim osiedlu. A czemu dziewiąt... Czemu Trustmaster w boksie? A nie, to Piotr, nieważne. No jo. Malina jest dalej serwisem. Ale proszę państwa, Hubertus jedzie po 2 punkty za ten wyścig. No dalej, Piotrek bez podium. Opona siada.
Ojej. A trzeba było nie mówić. Jeszcze mam 22% na oponie ty. A więc par 913 na kolejnym podium. To może dobrze, że podbiłem te ciśnienia troszkę. Widzę, że ta opona trochę dłużej wytrzymuje. Team. Jest problem. Sports. In the game. Hubertus, ile masz opon? 21. Ej, Hubertus, ja cię mogę studlować, nie? O, a co truskawa? Ja, bo truskawa się boi, że mu opona będzie pękła. Jo. Tylko nie wjeżdżaj we mnie. Jak skończę wyścig, będę mieć 3% najgorszej oponie. Ej, to czekaj, bo ja na Szybuta jeszcze czekam. To się daj temu Hubertusowi odziglować, bo ma jeszcze szansę na czwarte miejsce. Jeżeli to skali było pana pękło. O, no. Nie mam kółków. 3% to no to niestety, ale Hubertus może być czwarty nawet. Jeżeli... Przepraszam, Hubertus, spowolniłem cię tylko. A to Hubertus, znaczy truskawa pękła ci opona? Nie, ale mam tylko 9%, już 8 nawet. A jestem ja, wiem, a ja jestem jedziesz, dopiero tu. No nie wiem. W tym miejscu tu ten, bo jak ja w boksie miałem 2. Ja w tym miejscu miałem 4% wodę wtedy. Ale pamiętajcie, że ja jestem fenomenem, jeżeli chodzi o opony. Dobra, ja kończę mając 6% opony. Jest trzecie miejsce, tak jest! Nie, już nie ma szans. Kto mną kręci? A, 4%. Dobra. Bo tak minimapka mi się ale kręci. Ale no, w sumie faktycznie. 3%. Jest, kolejny podium. Zakręt. Tak jest. 2% stracisz. 2. 1. Nie no, nie pęknie ci już. No, dało radę. 1%. Dawaj, to jest kawa we mnie. A, teraz mi pękło. Wiedział w kogo. Ale dokończył. Dokładnie. Tak. Hubertus, piąte miejsce, brawo. Tak. O, teraz Hubertus się może wyniebiewać. Dziękuję. O kurde. Ale żloty tutaj piękne były. Wyniki wyścigu się prezentują następująco. Tak jest. Kolejna podium. Tak. A więc fenomen. Piotr nie wytrzymał. Wykorzystał. Pycha siada. Pogodowych w Argentynie. O, ale Patryk 113.37 sekund. Tak jest. Na Szykut pomimo ogromnych strat z początku wyścigu jedynie o pół sekundy za MPD'im. Hehe. Także świetna gonitwa. Gorzej jak MPD'im na tym zjeździe do pitstopu jeszcze przegrał ty. A to jest, tak mi się wydawało, że jak Piotr powiedział, że się rozjebał, to też mi się wydawało, znaczy, że mu się silnik spalił, to też się obawiałem, że mi się spali. Pięknie, fenomenalnie. No i jeszcze Malina kręci nam bączki. Wspaniale, doskonale. I Hubertus, piąty byłeś? No. No i fajnie. A ja kolejny drugi. Dobra, już wiem dlaczego takie spamy miałem. Nie wyciszyłem tego serwera, co tam siedzieliśmy. A więc wszystko stało się jasne. Zaczęli tam spamić, kurwa. Więc dykta. Tak, na następną rundę wracamy do Europy na magiczny tor Imola. A więc... Na warszawskim osiedlu. Kolejny tor, którego nie ogarniam. No 94 i... będzie. O, można zrobić tam Bruchello. Nie no, żartuję, kurwa. Tak. Nie wiem. Ja nie wiem, jaką będzie. Cześć! No, a więc tutaj dziękuję bardzo za towarzystwo i do usłyszenia już w następnym odcinku. Wyścigu. Do zobaczenia.